Dziś przedstawię Wam dwie sprawy, które łączy jedna toksyczna substancja. Posłuchajcie. Na początku lat 80. George James Trepal wraz z żoną Dianą Carr przeprowadzili się do nowego domu w Alturas na Florydzie. Byli bezdzietni, znakomicie wykształceni, mieli dobre zawody i przyzwoite zarobki. George pracował jako programista komputerowy, Diana była chirurgiem ortopedą. Nie przepadali za towarzystwem sąsiadów. Starali się odseparować od innych posesji, sadząc wokół swojej gaj pomarańczowy. Uważali się za lepszych, a na pewno mądrzejszych. Oboje należeli do Mensy, Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób o Wysokim Ilorazie Inteligencji. Dla przykładu w Polsce, aby uzyskać członkostwo Mensy, należy osiągnąć w testach wynik oznaczający IQ równy co najmniej 130 w skali Wexlera. Partnerami do rozmowy i kontaktów towarzyskich byli dla George'a i Diany wyłącznie członkowie Mensy. Sami poznali się na jednym ze spotkań organizowanych przez stowarzyszenie. Uczestniczyli również w tzw. weekendach morderców, planując morderstwo doskonałe wraz z innymi superinteligentnymi osobami. Państwo Carr, zbieżność z nazwiskiem rodowym Diany jest zupełnie przypadkowa, zamieszkali obok Trepalów w 1988 roku. I był to sąsiedzki mezalians. Perelin Carr, na którego wołano Pai, z zawodu był górnikiem. Jego żona, Peggy, pracowała jako kelnerka. Carrowie mieszkali w Alturas wraz ze swoimi dziećmi, 16-letnim Travisem, synem Perelina, i 17-letnim Dwaynem Daberlim, synem Peggy. Pai po jakimś czasie przystosował swój garaż na mieszkanie dla dorosłych córek i wnuczki. George, który bywał na posesji Carrów z powodu korzystania ze wspólnej studni, zauważył według niego samowolkę budowlaną i natychmiast zgłosił ten fakt odpowiednim władzom. Donos został zignorowany. Pai Carr miał wszystkie wymagane pozwolenia na przekształcenie garażu. Sąsiedzi kłócili się wielokrotnie, za każdym razem o błahostki. Trepal posunął się nawet do tego, że zagroził śmiercią, zwracając się do jednego z nastoletnich synów Carrów. I'm going to kill you. Zamierzam cię zabić. I nie blefował. W czerwcu 1988 roku, kilka miesięcy przed tragicznymi wydarzeniami, Carrowie otrzymali anonimowy list, zaadresowany do Paja, zawierający poważną groźbę. Ty i twoja tak zwana rodzina macie 2 tygodnie na wyprowadzkę z Florydy na zawsze. W przeciwnym razie wszyscy zginiecie. To nie jest żart. Pierwsze objawy tajemniczej choroby wystąpiły u 41-letniej Peggy 23 października 1988 roku. Nagle zaczęła cierpieć na dolegliwości nieznanej przyczyny. Przyjęto ją na 3 dni do szpitala. Po przyjeździe do domu było jeszcze gorzej, więc zabrano ją z powrotem. Odczuwała bóle w klatce piersiowej, miała mdłości. Męczyły ją częste wymioty, bóle i mrowienie kończyn. Włosy wypadały jej garściami. Travis i Dwayne mieli podobne objawy i również zostali hospitalizowani tego samego dnia. Neurolog, dr Richard Hostler, słusznie się domyślał, że przyczyną mogło być zatrucie talem, choć brano pod uwagę arszenik, rtęć czy ołów. Wyniki badań potwierdziły jego diagnozę. Analiza moczu Peggy wykazała poziom talu 20 tysięcy razy wyższy niż wynosi norma. Jej stan pogarszał się z chwili na chwilę. W końcu zapadła w śpiączkę. Dwayne pozostał w szpitalu przez kolejne 2 miesiące. Travis aż 6 miesięcy. Tal wykryto również u innych członków rodziny zamieszkujących dom w Alturas. W jaki sposób środek na szczury i owady, który wycofano ze sprzedaży i którego dystrybucja podlegała ścisłej kontroli,
dostał się do domostwa Karów. Specjaliści dosłownie przetrząsnęli każdy kąt. Przebadano 450 substancji. Tal odkryto w zgrzewce 8 szklanych butelek klasycznej Coca-Coli. 3 butelki były pełne, reszta pusta. Tal wykryto w każdej z nich. Na zakrętkach pełnych butelek dostrzeżono, że ich oryginalne kapsle zostały usunięte i założone ponownie. Ktoś z premedytacją dodał truciznę do napojów. Przypadkowe zatrucie zostało wykluczone. Żaden z członków rodziny nie był ubezpieczony. Karowie nie byli zamożni, odrzucono więc motyw finansowy. Paj, mąż i ojciec natychmiast został głównym podejrzanym. Podczas pierwszego ataku dolegliwości żony nie było go w domu, pojechał na polowanie. Nie spieszył się też z zawiezieniem jej do szpitala, gdy bóle się nasiliły. Małżonkowie wielokrotnie się kłócili. Paj był jednak oddanym mężem i ojcem, a przede wszystkim sam został podtruty talem. Prześledzono dokładnie historię butelek skażonej Coca-Coli po ich numerach partii. Ustalono kiedy i gdzie zostały wyprodukowane i sprzedane. Producent napojów wspierał śledczych i sprawdził, czy gdziekolwiek zgłoszono objawy zatrucia talem po wypiciu ich produktu. Nigdzie nie doszło do takiej sytuacji. Firma nie otrzymała też żadnych gruźb zatrucia ich produktów. Paj Kar podczas przesłuchania wspomniał o konflikcie z sąsiadami. 42-letni George Trepal i jego 41-letnia żona Diana Kar uprzykrzali im życie od momentu wprowadzenia się do nowego domu. Powody do kłótni były za każdym razem błahe, typowe sąsiedzkie dramy. Paj zaczął w rozmowie z policją wiązać pewne fakty ze sobą. Trepal jakiś czas temu skarżył się na 2 psy Karów, że gonią jego koty. Wkrótce przeszkadzające mu zwierzęta zachorowały i zdechły. 2 dni przed hospitalizowaniem Peggy, Dianie przeszkadzała zbyt głośna muzyka z samochodu sąsiadów. Pani Trepal wpadła dosłownie w furię. Ponadto jej mąż nieraz narzekał na hałasy dochodzące z domu Karów. George Trepal stawił się na przesłuchanie w grudniu 1988 roku. Gdy został zapytany, jak myśli, dlaczego ktoś truje jego sąsiadów, odpowiedział bez wahania, że po to, by wyprowadzili się z Florydy na zawsze. Niski, krępy i brodaty Trepal wyglądał niechlujnie i zachowywał się nonszalancko, pewny siebie i swojej inteligencji. Tylko że jego wypowiedź brzmiała niemal słowo w słowo tak, jak anonimowy list z pogróżkami, który otrzymali Karowie. Treść listu nie dostała się do publicznej wiadomości. Trepal nie mógł go znać, chyba że sam go napisał. Sprawdzono, że George miał możliwość wejścia na posesję sąsiadów bez podejrzeń o cokolwiek, gdyż jak wspominałam, rodziny korzystały z tej samej studni. Karowie nigdy nie zamykali drzwi po wyjściu z domu i Trepal najprawdopodobniej to wykorzystał. Mężczyzna upierał się, że nigdy nie słyszał o talu. Kłamał. Pracował jako chemik w laboratorium amfetaminy, gdzie tal był produktem ubocznym. Wiele lat wcześniej, w 1975 roku, skazano go na karę więzienia za nielegalną produkcję metamfetaminy. Odsiedział 2,5 roku w zakładzie karnym w Connecticut. Prześledzono, jak sobie radził za kratami. Otóż w kółko skarżył się, że sąsiedzi z cel są za głośno. Przeszkadzało mu radio współwięźniów. Co ciekawe, ojciec George'a był oficerem policji w Nowym Jorku. Na emeryturze prowadził warsztat naprawy telewizorów i odbiorników radiowych. Ale to nie on miał wpływ na syna, lecz wyłącznie jego żona. Pani Trepal nie dała się zbliżyć ojcu do George'a, tylko ona rozwiązywała problemy chłopca. Nie pozwalała mu umawiać się z dziewczynami ani kolegować z innymi chłopakami. George, mimo wysokiej inteligencji, miał kiepskie oceny w szkole. Nie było to jednak traumatyczne dzieciństwo, jakim często dowiadujemy się z historii seryjnych morderców.
Wróćmy jednak do sprawy zatrucia rodziny Carów. George mógł być uprzykrzającym się sąsiadem z kryminalną przeszłością, ale czy byłby zdolny do próby morderstwa? Wydaje się, że trzeba mieć znacznie poważniejszy powód do zabicia kogoś niż zbyt głośna muzyka, prawda? Do śledztwa na prośbę policji włączyło się FBI. Agenci przygotowali profil kryminalny i doszli do wniosku, że sprawcą był Trepal. Postanowiono zastawić na niego pułapkę. 3 marca 1989 roku Peggy Carr została odłączona od aparatury podtrzymującej życie. Kobieta zmarła w wyniku celowego zatrucia talem. Sprawa stała się znacznie poważniejsza. Pojawił się zarzut nie próby, lecz popełnienia morderstwa pierwszego stopnia. Za coś takiego groziła i wciąż grozi na Florydzie kara śmierci. Wyznaczono Susan Gorek, 30-paroletnią agentkę specjalną z Departamentu Szeryfa Hrabstwa Polk, by rozpoczęła tajne dochodzenie i rozpracowała Trepala. Kobieta, działając pod przykrywką i pod fałszywym nazwiskiem Sherry Gwynn, wzięła udział w Mensa Murder Weekend w kwietniu 1989 roku. Event zorganizowała żona Trepala. Materiały pomocnicze dla uczestników przygotował sam George. Przedstawił w nich morderczy plan, na który składało się m.in. napisanie listu z pogróżkami i otrucie odbiorcy wiadomości. Istny geniusz zbrodni, który obnosi się ze swoimi sekretami. Agentka Susan, nie wychodząc z roli członkini Mensy, zbliżyła się do George'a i Diany. Obserwowała uważnie zachowanie pary i nie pozwalała sobie na pozostawienie jedzenia przy nich bez kontroli, obawiając się zatrucia. Diana wydała się jej dominująca w związku. Mąż był zamknięty w sobie i zdaje się, że wszystko kalkulował na zimno. Pasował na mordercę, który użyłby trucizny. Diana zapewne doprowadziłaby raczej do bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem. Morderczy weekend odbywał się w miejscowym hotelu. Uczestnicy odegrali 4 zabójstwa, oczywiście każde bardzo wyrafinowane, każde poprzedzone, zgodnie z sugestią George'a, wysłaniem listu z pogróżkami. W przerwach między odgrywaniem scen agentka zwierzała się Trepalom z dręczącego ją problemu, jakim był jej przemocowy mąż. Nie wiedziała, jak mogłaby się go pozbyć i szukała pomocy. George proponował metody takie jak szantaż, fałszywe oskarżenie o molestowanie dziecka czy wysłanie listu z pogróżkami do szefa jej męża oraz użycie trucizny. Trzeba przyznać, że miał dość ograniczone i sprecyzowane pomysły. Susan kontynuowała znajomość z Trepalami także po morderczym weekendzie. Podczas jednego ze spotkań doszło niby przypadkowo do konfrontacji z jej wymyślonym, awanturniczym mężem. Zagrał go inny agent, który tak dobrze wszedł w rolę, że George po prostu uciekł ze strachu. W listopadzie 1989 roku Trepalowie wyprowadzili się do Sebring na Florydzie, gdzie Diana miała podjąć praktykę lekarską. 7 grudnia agentka Gorek wynajęła ich dom. Umowa najmu została zawarta jedynie ustnie, co później wielokrotnie będzie podnosił w apelacjach George, podkreślając, że kobieta nie miała formalnego prawa do przebywania na posesji, a tym bardziej jej przeszukania. A dom skrywał wiele ciekawych rzeczy obciążających Trepala. W piwnicy znajdował się sekretny pokój, a w nim kajdanki, sprzęt do zniewalania, bicze i stół z pasami do krępowania. Śledczy natrafili na wiele książek na temat sadomasochizmu oraz na pornograficzne nagrania wideo o torturowaniu i mordowaniu. W zamkniętym pudle leżały pamiętniki, w których George pisał o samotnym i odtrąconym dziecku uwięzionym w jego wnętrzu, o kobietach, do których miał stosunek sadomasochistyczny. W garażu znaleziono dowody rzeczowe, które okazały się kluczowe. Były to butelka ze sproszkowanym talem, specjalistyczne książki o truciznach,
oraz maszyna do kapslowania, której można było użyć do wymiany zakrętek w butelkach Coca-Coli. Znaleziono również powieść Agaty Christie Pale Horse, Tajemnica bladego konia z 1961 roku, w której autorka opisała użycie talu do otrucia ludzi. Do czasu wydania książki przeciętny człowiek nie wiedział, jakie mogą być skutki zatrucia tą substancją. Słynna pisarka kryminałów sprawiła, że o truciźnie dowiedziano się znacznie więcej. Pierwsza udokumentowana zbrodnia z wykorzystaniem talu miała miejsce w Austrii. I teraz przerywam opowieść o Georgiu Trepalu i na kilka minut zabieram was do Wiednia sprzed 100 lat. Marta Marek z domu Löwenstein zamordowała 4 osoby. Użyła pestycydu, maści na szczury o nazwie Celio, zawierającej w swoim składzie tal. Marta dorastała w ubogiej, ale uczciwej rodzinie. Jako 20-latka znalazła pracę w sklepie z ubraniami, gdzie poznała starszego od niej o 50 lat właściciela domu towarowego. Moritz Fritsch, bo o nim mowa, postanowił wyedukować swoją kochankę i wysłał ją do szkół w Anglii i Francji. Tam posmakowała życia w wyższych sferach i luksusie. Fritsch, umierając, pozostawił jej cały swój majątek. Wykorzystała go wraz ze swoim młodym partnerem, inżynierem Emilem Markiem, który zaraz po śmierci starszego pana ożenił się z nią w 1924 roku. W ciągu niemal 2 lat para roztrwoniła wszystkie pieniądze i jeszcze musiała sprzedać odziedziczoną przez Martę rezydencję. I teraz posłuchajcie, do czego można się posunąć, byle zdobyć pieniądze, dużo pieniędzy, bynajmniej nie ciężką pracą. 25 czerwca 1925 roku Emil Marek stracił nogę podczas rąbania drewna. Nieszczęśliwy wypadek? A może jednak nie? Dzień wcześniej Marta wykupiła polisę ubezpieczeniową od wypadku męża. Ubezpieczyciel uznał sytuację za podejrzaną i odmówił wypłaty pieniędzy. Rozpoczęła się sprawa sądowa. Biegli z zakresu medycyny sądowej ustalili, że utrata nogi nastąpiła w wyniku samookaleczenia. Wyobraźcie sobie, że na diabelski pomysł wpadła Marta, a Emil posłusznie zrealizował jej plan i pozwolił sobie odciąć nogę. Kobieta nie potrafiła zrobić tego fachowo, nie udało się jej za pierwszym ciosem. Musiała 3 razy uderzać siekierą, zanim Emil stracił kończynę poniżej kolana. Nawet dla laika nie wyglądało to na wypadek. Lekarz natychmiast dostrzegł, że cięcia były 3, a kąty ran niezgodne z uderzeniem samego Emila. Kobieta próbowała przekupić asystentkę chirurga, który jakoby na zlecenie firmy ubezpieczeniowej miał zmienić dokumentację medyczną na niekorzyść jej męża. W kwietniu 1927 roku sąd uznał Emila i Martę winnych przekupstwa funkcjonariuszy publicznych. Skazano ich na 4 miesiące aresztu, który już zdążyli odsiedzieć, więc wypuszczono ich na wolność. Sprawa stała się głośna. Opinia publiczna była po stronie przystojnego inżyniera Marka. Ubezpieczyciela natomiast uważano za kombinatora, który chce się wykręcić od wypłaty odszkodowania. Już po procesie doszło do ugody, w wyniku której wypłacono Markom dość dużą kwotę, 30% wartości ubezpieczenia, z czego połowa poszła na opłaty sądowe i honoraria prawników. Pozostałych pieniędzy nie starczyło na długo. Marta i Emil wyjechali do Algieru, gdzie spodziewali się niższych kosztów utrzymania. Doczekali się też 2 dzieci. Powrócili do Wiednia jeszcze biedniejsi. Marta, by utrzymać rodzinę, sprzedawała warzywa na targu. Nagle jej problemy finansowe zaczęły się same rozwiązywać. 31 lipca 1932 roku niespodziewanie zmarł Emil, który nigdy nie doszedł do pełni sił po amputacji nogi.
Niebawem dwójka dzieci Marty miała podobne objawy i dolegliwości, co ich ojciec przed śmiercią. 7-letnia Ingeborg zmarła pierwsza. Oczywiście była ubezpieczona, tak jak Emil. Marta, znana opinii publicznej, wykorzystała swoją sławę i znów pojawiła się w blasku reporterskich fleszy jako biedna wdowa i matka, która straciła ukochane dziecko i męża kalekę. Posypały się darowizny i dowody wsparcia. Jej ciotka, Suzanne Löwenstein, uczyniła z niej swoją jedyną spadkobierczynię. Marta wprowadziła się do niej, a po miesiącu ciotka już nie żyła. Za przyczynę śmierci uznano gruźlicę, mimo iż kobieta w ostatnich chwilach cierpiała na nudności i paraliż kończyn. Pieniądze jak się pojawiły, tak szybko się rozeszły. Marta znów szukała przepływu gotówki. Przyjęła pod swój nowy dach, czyli dom odziedziczony po Suzanne, lokatorkę. Namówiła starszą panią na wykup polisy, której miała być beneficjentką. Kobieta niedługo potem zmarła. Syn lokatorki oskarżył Martę o morderstwo. Późniejsze śledztwo ujawniło, że w ekshumowanych zwłokach czterech ofiar Marty, męża, córki, ciotki i lokatorki, była zawartość talu pochodzącego z pasty na szczury Celio. Ale zanim jej zbrodnie wyszły na jaw, Marta wpadła przez kolejne oszustwo ubezpieczeniowe. Sfingowała kradzież drogich obrazów podczas ich nocnego transportu z domu ciotki do odległego magazynu. Inspektor wyznaczony do rozpracowania tej kradzieży prowadził również sprawę amputowanej nogi Emila. Nie dał się nabrać. Wiedział, do czego zdolna jest Marta Marek. Obrazy szybko odnaleziono i aresztowano oszustkę. To właśnie wtedy syn zamordowanej lokatorki przeczytał o tej historii w gazecie i zgłosił swoje podejrzenia śledczym. Alfons, ocalały i porzucony synek Marty, również był przez nią podtruwany i również ubezpieczony. Oskarżona o najcięższe zbrodnie kobieta chwytała się dosłownie ostatniej deski ratunku. Udawała napady padaczkowe i ślepotę. Musiała siedzieć na sali sądowej na specjalnie przygotowanym dla niej krześle. Wnoszono ją na rozprawę. Udawanie chorej i cierpiącej nie przyniosło spodziewanych przez nią efektów i nie wzbudziło litości. Skazano ją na śmierć 19 maja 1938 roku. W normalnym trybie kobietom w Austrii zamieniano wówczas karę główną na dożywocie. Jednak to już nie była Austria. Hitler wcielił ją do Rzeszy Niemieckiej, a prośbę o ułaskawienie Marty Marek odrzucił. Egzekucję miał przeprowadzić słynny bawarski kat Johann Reinhardt. Niemal do samego końca kobieta twierdziła, że została sparaliżowana. Kat i jego pomocnicy nieźle się głowili, jak ustawić Martę na wózku, by przechylić ją pod odpowiednim kątem i zgilotynować. Rankiem w dniu egzekucji, 6 grudnia 1938 roku, kobieta miała niezwykły przypływ sił. Pobiła strażników prowadzących ją na miejsce kaźni, a kata kopnęła. Nie uchroniło ją to jednak przed spotkaniem z gilotyną, która przyjechała do Wiednia z Berlina pociągiem jako maszyna przemysłowa. Marta Marek była pierwszą zgilotynowaną osobą w Austrii i pierwszą od 30 lat straconą kobietą w tym kraju. Johann Reinhardt pozbawił głów jeszcze wiele osób. Był ostatnim katem Rzeszy. Od 1947 roku wykonał 3165 egzekucji. Po zakończeniu II wojny światowej wieszał swoich dawnych pracodawców, nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Niemiecka wersja gilotyny, niższa i nieco inaczej skonstruowana niż francuska, służyła katom także w Breslau, czyli we Wrocławiu. Po więcej opowieści o metodach egzekucji i fachu kata od zarania dziejów po dzień dzisiejszy zapraszam na moje wykłady w Worku Kości. Zamykamy historię Marty, wracamy do Agaty Christie, a za chwilkę do George'a Trepala.
Powieść Tajemnica Bladego Konia uratowała życie kilku osobom, które dzięki doskonałej opowieści Christie rozpoznały zatrucie talem u swoich podopiecznych lub u siebie. Niestety działało to też w drugą stronę. Inspirowali się tą historią w równym stopniu mordercy. Tacy jak Trepal, ale nie tylko on, o czym opowiem w innym odcinku. George James Trepal został aresztowany. Nie stawił oporu. To Diana wpadła w szał, broniła męża jak lwica. Wiosną 1990 roku został oskarżony o popełnienie morderstwa pierwszego stopnia. Dodatkowo postawiono mu 6 zarzutów próby popełnienia morderstwa pierwszego stopnia oraz 7 zarzutów zatrucia żywności i 1 zarzut manipulowania produktem konsumenckim. W procesie zeznawało 70 świadków oskarżenia. Obrona opierała się jedynie na dowodach uzyskanych podczas przesłuchań krzyżowych. 7 lutego 1991 roku Trepal został uznany winnym każdego z postawionych mu zarzutów. Ława przysięgłych w stosunku 9-3 głosowała za karą śmierci. 6 marca sędzia sądu okręgowego Denis Maloney skazał go na śmierć na krześle elektrycznym za zamordowanie Peggy Carr oraz po 30 lat więzienia za każdy z pozostałych 14 zarzutów. Znamy finał historii, choć nie poznaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego Trepal zabił sąsiadkę i próbował wybić całą jej rodzinę. Agentka Susan Gorek uważała, że motywem była pogarda. George uważał, że góruje nad karami intelektem i sprytem. Prowadził z nimi niewidoczną dla nich grę, w której oczywiście wygrywał. Trepal złożył apelację w Sądzie Najwyższym Florydy 2 kwietnia 1991 roku, zarzucając błędy popełnione w postępowaniu i ocenie jego czynu. Sąd odrzucił apelację i nie zmienił wyroku. W kolejnych latach skazany składał niezliczone wnioski i apelacje i robi to do dziś. Jego żona Diana Carr zmarła w 2018 roku z powodu komplikacji po udarze. Trepal przebywa w celi śmierci w więzieniu na Florydzie. Wciąż należy do męsy. Wciąż składa odwołania do wyroku. Wciąż bezskutecznie. W celi śmierci skarży się na nudę. Twierdzi, że nie ma interesującego rozmówcy. Susan Gorek oraz Jeffrey Good napisali o tej sprawie książkę pod tytułem Poison Mind. Mówi się, że głupota jest niebezpieczna. Inteligencja również, zwłaszcza wtedy, gdy człowiek zaślepiony własną inteligencją i przekonaniem o wyższości uważa wszystkich pozostałych ludzi za głupszych. Obserwowałam takie zachowanie w swoim życiu nieraz i byłam zażenowana krótkowzrocznością pozornie inteligentnej istoty. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu tej opowieści, to 2 książki. Pozycja Carly Valentine, Morderstwo nie jest takie proste, Agatha Christie między kryminałem a true crime, którą szczerze Wam polecam, jest to świetna lektura, zwłaszcza dla osób, które doskonale znają twórczość słynnej autorki kryminałów. A 2 książka to John Douglas i Mark Olshaker, Motywy zbrodni, metody działania agenta specjalnego FBI. Szczegóły zbrodni Trepala poznałam z licznych dokumentów apelacyjnych składanych przez George'a do Sądu Najwyższego Florydy. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z worka kości.